Kozak, a ze mną jest Czarek, czaruję. Cześć. Czarek, wyczarowałeś sobie wygraną. Przez knockout w trzeciej rundzie, tylko zwycięstwo. Niesamowite uczucie. Tak, debiutowałeś w Oktagonie. Jak się czujesz? Dobrze, jak wszedłeś, miałeś może jakąś coś, cokolwiek, jakie odczucia? To jest jak film, nie? Ja tam dopiero dochodzi to do mnie, że wygrałem, że to się wydarzyło. Jak byłem w Oktagonie, nie byłem świadom, że to już, nie? Mhm. A plan swój, jaki miałeś na tą walkę, zrealizowałeś? Czy jest coś, czego nie wykonałeś? Czy wszystko było tak, jak chciałeś? Tak, mogłem jeszcze bardziej bronić tych obaleń, ale no przećwiczyliśmy to może na dwóch treningach, więc jakby nie powinienem skończyć w parterze ani razu, ale jakby skończyłem przed czasem i wykonałem ten plan, napieprzając tymi swoimi długimi, prostymi ciosami w łeb jego, który jest rozwalony, ma potężny. Właśnie, czy ten twój cios spowodował, że szalony aż się obrócił? Tak, takiego 70-kilowego chłopaczka. No, to prawda. Było to mocne, ja nie wiedziałam, co się dzieje, gdzie on idzie. Tak, no chłop się tyłem odwrócił, walka nie była przerywana, więc mówię, jebę. Sierpa mu tam zarzuciłem jeszcze już tak od tyłu, ale broń Boże w tył głowy, więc został w bok i po tym czasie już upadł i zakończył się. Nie wiedział, co się dzieje. Brawo, ładnie się pokazałeś. A co teraz? Masz jakiegoś następnego przeciwnika na oku? Teraz chciałbym podziękować i powiedzieć, kto stoczył największą walkę w tych moich przygotowaniach i była to moja mama, która jest największym królem, ponieważ ona mnie motywowała za każdym razem do tego, żebym ćwiczył. Tak samo w walce myślałem o tym i o niej, ponieważ ona wygrała swoją walkę z nowotworem jakiś czas temu. I chciałem podziękować i powiedzieć, wyróżnić ją w oktagonie. Nie miałem okazji, więc mówię to teraz. Robiłem to dla mojej mamy. Jest dzisiaj tutaj, więc to jest niesamowite, że mogła to oglądać i pokonała tą swoją chorobę. Super, to pozdrawiamy mamę, cieszymy się, że już jest zdrowa i że cię wspierała, to najważniejsze. A wracając do następnych walk, tam pojawił się na pierwszej konferencji Sequento, coś mówił o walce, ty bierzesz... Zapomniałem już o tym typie, no teraz myślę, że no lajtowa wygrana, Sequento. Nie, świernie wiem, co to jest za chłop, ale po prostu chciał sobie wywalczyć walkę, wpierdalając się do Jezu, nie używam takich brzydkich słów, przepraszam, w emocjach jestem. No, wszedł po prostu, chciał wywalczyć ze mną walkę, ale nie wiem. Nie dajesz mu okazji raczej. Raczej nie, ale jak zobaczymy, co tam się okaże, bo w sumie pewności wyrośnie po pierwszej wygranej. Nie wiem, co będzie za jutro, ale dzisiaj jestem dosyć zmotywowany. Czyli planujesz ćwiczyć dalej, czy robisz sobie przerwę jakąś? Nie, w poniedziałek już z Wojtkiem jesteśmy i się nie możemy doczekać, jak przyjdziemy na strych i zrobimy pierwszy trening siłowy od miesiąca, bo po prostu teraz tylko stójka, jakieś trzeba było się bić i tak dalej, wjeżdżamy na strych. To fantastycznie, czyli nie masz jakiegoś następnego przeciwnika, jest szansa, że... Nie, no jest ten Dis, już mówię o nim, już każdy o to pyta, po prostu sytuacja była tak, że miałem z nim walczyć na pierwszej gali, powiedzieli mi, że on nie chce ze mną walczyć, mam wrażenie, że się po prostu trochę obsrał takiego debiutanta, który nigdy nic nie robił. A on jest z mocnym zawodnikiem, ale ja chciałem z nim walkę, bo byśmy mieli takie wyrównane warunki fizyczne. Nie byłby ode mnie cięższy, pewnie 15 kg jak Shawn Reporter. I to było takie ciekawe. Okej. Okay. No, Szalony miał problem delikatny. W drugiej rundzie zauważyłam, że też z kondycją swoją, tak jakby... Tak, jakby myślę, że tą kondycją go oszukałem, bo ja też miałem problem duży z kondycją, ale kiedy coraz bardziej się źle czułem, jak składam te zdania, przepraszam. Czym kondycja była gorsza, tym ja bardziej się uśmiechałem i mu chodziłem do głowy. Właśnie widziałam, że ty nawet w pewnym momencie się uśmiechasz, śmiałeś z niego, że unika jakby tych twoich czasów, nie chce się jakby... Tak, no więc ja tam taką iluzję wytworzyłem. Trochę, ale u mnie z kondycją też nie było najlepiej, bo przez ostatni tydzień byłem po prostu strasznie przeziębiony i chory. Mm-hmm. Dopiero wracam do siebie. Ale to już Ludwiczek też mówił, że też był chory chwilę po konferencji. Zaraziłem, bo on mówi, że po konferencji od razu ten, a ja już na konferencji byłem tak chory. Przepraszam Ludwiczek, ale prawdopodobnie to ja cię zaraziłem. Może przyczyniłeś się do jego przegranej przez to? Nie, dobra, nie było tego. Ale właśnie widziałem się z nim tam dwa dni później, on mówi, że wraca do siebie, bo przepocone całe dwa dni. A ja mówię, kurwa, no ja leżałem teraz w łóżku, nie mogłem spać, cały czas na Teraflu i po prostu pięć koszulek moja Ania mi zmieniała w nocy, bo wszystkie moczyłem swoim potem, bo tak wychodziłem z choroby, nie?
Ale wygrałeś i chorobę, i walkę. Także jak szalony mówił, że pojechał do Grecji, żeby pokonać te wszystkie twoje sztuczki magiczne, nie wyszło mu, to bo nawet bok tego niego zaczerwałeś. Można tak powiedzieć. No to super, nie męczę cię już, bo już pora odpocząć. Także dziękuję ci bardzo. I mam pytanie szybkie. No. Czy dasz radę się podpisać nam na naszych rękawicach? Pełnie? To jest dopiero początek naszej przygody, więc... Nie. Super, i mam dla ciebie w ramach podziękowania mały prezencik, woreczek. Fajne. Dziękuję ci bardzo. Super. I życzę powodzenia. Dzięki.